dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w grę pod tytułem Octogeddon i udamy się do Paryża, aby dokonać zemsty na wieży Eiffla, a także wszystkich ludziach zamieszkujących to miejsce. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili aż 3000 łapek w górę. To wtedy pojawi się kolejny odcinek z Octogeddona. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag walka, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się odcinki z Octogeddona, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Zanim wyruszymy na podbój Paryża, musimy obejrzeć filmik i dowiedzieć się, dlaczego akurat atakujemy Paryż. Tak więc obejrzyjmy. Ja oczywiście poza gierką pograłem całkiem sporo, aby dowiedzieć się wszystkiego i ulepszyć naszego Octogeddona. Tak więc oglądamy Paris Awards. Najlepsza ośmiornica. Kto otrzyma? Nagroda na najlepsze ośmiornicy. Kto to będzie? Kto otrzyma tę nagrodę? Ośmiornica numer 1, 2, 3, czy może... Delfin! O nie! To już wiem, dlaczego musimy dokonać zemsty na delfinach. Okej, dobra. Lecimy do Paryża. Niewiarygodne. Trzeba dokonać zemsty. Okej. Czyli musimy udać się do Paryża i dokonać potężnej zemsty. Tak więc lecimy. Ja już doszedłem do tego poziomu. Jak widzicie, mam już ulepszone rzeczy. Mam już dość dużo ciekawych, interesujących tutaj upgrade'ów. I wydaje mi się, że potrzebujemy Anglera. Mam jeszcze jedno życie i dwa serduszka, więc... Jest duża szansa, że bardzo szybko zginę i przegram. Ale dobra, zobaczymy, jak nam pójdzie. Wieża Eiffla jest naszym celem. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć poziomów do ukończenia. To się może bardzo źle skończyć, ale miejmy nadzieję, że sobie jakoś poradzę i że nie będzie tutaj niewidzialnych przeciwników. Aha. Dobra, mamy niewidzialnych przeciwników. Okej, to będzie ciężkie, ponieważ... No mogłem jednak tego Anglera aktywować. Mogłem aktywować go, dobra. Okej, boom. Nie wiem, ile przetrwam, mam bardzo dużo muszelek i raczej prawdopodobnie zginę w Paryżu. To jest jakby duża szansa. Musimy mieć Anglera, który będzie wykrywał niewidzialnych przeciwników. Zobaczcie, ile ich tu jest. Za dużo, za dużo. Dobra, bum, 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 bum. Przeżyłem, przeżyłem, jakimś cudem przeżyłem. Dobra, podwójny wave. Niewidzialni przeciwnicy, tylko nie to. Dobra, tego trzeba rozwalić na pewno. Bum, bum. Okej. Bum, bum, okej, jest dobrze, jest dobrze. Nawet nie mając tutaj najlepszych rzeczy, jestem w stanie coś zrobić. Dobra, na pewno królowa pszczół zadaje fajne obrażenia, to jestem tego pewien. Dobra, tyk, cyk, dobra, ciebie rozwalmy. I ciebie rozwalmy. King Cobra też bardzo ładnie sobie tutaj radzi. A huge wave of enemies approaching. Dobra, jeżeli przejdę ten poziom, to jest szansa, że następny szybciej, lepiej pójdzie i przeżyjemy go. Że damy radę, po prostu damy radę, tak? Dobra, bum. Boom, atak i teraz. Okej, przeżyłem. Też w ogóle mam upgrade, który daje nam to, że podczas, gdy otrzymamy obrażenia, atakujemy także innych wrogów, więc to też nam bardzo, ale to bardzo pomoże. O, fajnie, nie dostałem tego, co chciałem. Extra life za 5000. Mam co prawda jeszcze jedno dodatkowe życie, ale no nic nie zrobię. Jakby to mi nie zmienia, bo ja potrzebuję w tym momencie dodatkowego tentakla. 5000 i potrzebuję czegoś na wykrywanie przeciwników. Okej. Snake, bee. Potrzebujemy coś, co będzie wykrywało dodatkowych przeciwników. Dobra, próbujemy. Poziom drugi. Na razie jesteśmy pod wodą, więc jakby to jest jeszcze w miarę łatwe. Ale będzie więcej niewidzialnych przeciwników, więc... Jeżeli mi się nie... Wow, rekiny. Dobra, to mi się podoba. Takich przeciwników to ja akurat bardzo lubię. Oni raczej krzywdy mi nie zrobią. Królowa pszczół też zadaje bardzo fajne obrażenia, więc warto ją mieć. O nie, niewidzialni przeciwnicy. No to ładnie, dobra, jestem już porobiony praktycznie. Coś tak czuję. Dobra. Okej, udało się, rozgwiazda nas uratowała trochę, ale mam jedno serduszko. Jedno serduszko, to jest zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało, dobra. Oj, 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 no i właśnie o tym mówię. No i zginąłem, dobra. Znowu nie dostałem Anglera. Nie dostałem Anglera. To jest kiepsko, jest bardzo kiepsko. Extra life jest za 5000, a mnie nie stać na extra life'a. Chicken, bee, snake. Ojojoj. Ojojoj, więc każdy przeciwnik, który będzie niewidzialny, będzie mnie kosztował życie. Chyba że ukończę ten poziom. I wtedy jakby odblokuję. Tak, muszę ukończyć ten poziom, to jest mój cel, dobra. Jest to jeszcze do przeżycia, do zrobienia. Jakby ja się nie poddam. Wystarczy tylko mieć wykrywanie przeciwników.
i to jest tyle. To jest tyle, co potrzebujemy. Dobra, rozwalmy ciebie. Te rekiny trzeba rozwalić, jak najbardziej. Aha, King Cobra, atakuj. Ładnie, ładnie. Oj, 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 dobra, oberwałem trochę. Ale jakby mój koralowy hełm wytrzymać jest w stanie wytrzymać kilku przeciwników, więc będę sobie poradzić jakoś. Dobra. Boom. I boom, i boom. Dobra, przeżyłem. Połowa. Połowa wave'u. Dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, git. Atak. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie atakujemy. Też w ogóle teraz dostaje się bardzo dużo kasy na tych dalszych poziomach, więc można sobie kupić naprawdę bardzo fajne upgrade'y. Na czym mi bardzo zależy, wiadomo. Dobra, tyk, tyk, tyk. Dobra. Rozwalamy i te rekiny bardzo dużo golda dają, więc też fajnie. 3000 mamy, zobaczcie. 3000 mam. Dobra, huge wave of enemies approaching. Raczej to przeżyję bez problemu, chociaż ciężko się walczy z tymi niewidzialnymi przeciwnikami. No nie ma co. Jest to ciężkie. Dobra, ciebie rozwalimy. Aha. Aha. Dobra, przeżyłem, przeżyłem. Jest git, jest git, jest git. Proszę. Ja tylko proszę o Anglera, który będzie mi wykrywał... Angler, jest. Dobra, 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 dobra. Od razu, bez zastanowienia. King Cobra kolejny. Nie potrzebuję King Cobry, potrzebuję bardziej czegoś takiego jak życie. No, czegoś takiego jak życie. 1700. Królowa pszczół. Low damage. Low damage, low damage. Dobra, nie, chyba jest git. Ja zaoszczędzę, zobaczymy co będzie dalej. Mam jeszcze jeden podwodny poziom, więc powinno się udać. Zaoszczędzę na dodatkowe życie. Dobra, Angler nam wykryje przeciwników. To jest to, czego nam było trzeba. Siema. Pięknie, wszyscy wykryci. Nice, ej, no teraz to można. Teraz to łatwiej jest. Dobra, omijam, omijam, omijam. Też trzeba uważać na pociski, które tutaj lecą. Bardzo istotne. Okej, okay. Pyk, pyk, wykryte. A jak wykryje ich, to oni szybciej lecą, cwaniaki. A, to cwaniaki jedne. Dobra, dobra, jest dobrze. Nuclear Wave. Nuclear Wave nie jest dla mnie jakby przeciwnikiem. Dobra. Użyjmy sobie tego. Pięknie. Okej, okay, nice, nice, nice. So far, so good. Mam nadzieję, że uda mi się pokonać wieżę Eiffla. Co prawda mam... No właśnie. Co to jest? Aha. Dobra. Okej, okay, Mecha Octogedon. Mecha Octogedon, kto by pomyślał, że coś takiego mi się tutaj pojawi? Co ty robisz? Czemu ty uderzasz czymś takim we mnie? Dobra. Mhm, wystarczy się obracać, on nie robi krzywdy. On coś tam próbuje tymi niby pociskami, niby ten, ale nie, nie, nie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Nice. Okej, okay, nice. Jest dobrze. Ajcz, nie jest dobrze, nie jest dobrze, ale dobra, 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 bo się na chwilę zagapiłem. Straciłem tylko hełm, więc nie ma tragedii. Teraz będziesz dwa puszczał pociski, tak? No trzeba się go jak najszybciej pozbyć. To jestem tego pewien. Okej, okay. Co to jest? Rybki puścił niewidzialna, to cwaniak jeden. Dobra, King Cobra. Nie, lepiej, lepiej z tego uderzać. Dobra, mam nie jak połowę życia, mam nie jak połowę życia. Więc git. Dobra, bardziej tutaj trzeba atakować, w ten sposób. Zaraz będzie cztery wypuści pewnie. Piły? Kopie, co ty jesteś nienormalny chyba jakiś. Piły jeszcze puścił. Mecha Octogedon z piłami, dobra. Aha, aha. Dobra, zadaję mu obrażenia. On zaraz będzie atakował prawdopodobnie. Ale raczej nic nie zrobi. Raczej nic tutaj, dobra, nie. Spokonany, udało się. Mamy to, jest git. Jest git, jest git, dobra. Mam 5000, nie mam 5000. Niedobrze, bardzo niedobrze, ale mam bardzo dużo shellsów, więc będę mógł je wydać, jeżeli w razie czego zginę. Co my tu mamy? Pufferfish za 2500 czy Extra Life? Czy zbieramy na Extra Life'a? Zbieramy na Extra Life'a, zdecydowanie. To jest jakby coś, co jest mi potrzebne. Wychodzimy na ląd, więc musimy zebrać Extra Life'a, bo na lądzie możemy bardzo szybko zginąć. Okej, okay, let's go. Rozgniatamy, spróbujmy tutaj. Okej, okay. Boom. Nice, wykryty. King Cobra, atakuj. Okej, okay. Nice, nice, nice. Potrzebuję 5000, więc po tym poziomie już będę miał na pewno 5000. Jestem pewien. I dobrze, że tego Anglera kupiłem, bo to jest jakby must have. Bez tego byśmy nie dali rady, nie ma szans. Dobra. Kolejny leci, bum, bum, bum. Nice. Spróbujmy odsunąć się trochę od tych pocisków dziwnych latających. Dobra. Pyk, 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 pyk. Nice. Okej, bo i tu będzie więcej leciało, dopóki nie zniszczę tego budynku. Okej, bum. Chyba udało mi się zniszczyć. Tak, jest.
Wy już kaski nie dacie, więc ja po prostu stąd spadam, bo to nie ma sensu się z wami tutaj nawet bić. Okej, wykryte, nice. A dziabnijmy. Ładnie, dziabnąłem, ładnie, ładnie. Okej, wykryte, wykryte. Atak. Oczywiście ten Capricorn, czy jakoś tak, ten taki lew, chimera taka trochę, jest też ulepszona wersja, ja bym chciał sobie go kupić, bo wtedy już totalnie damage będzie przekozacki. Przekozacki damage, więc taki jest mój cel, ale zobaczymy, czy to się uda wykonać. Dobra, mam 5000 swoją drogą, więc jest git. Pszczółka też bardzo ładnie bije, ale jednak ma, mimo wszystko ma low damage. Ma low damage i to jest ten minus. Dobra, wykrycie, wykrycie. Okej, atakuj, atakuj, ładnie, ładnie. O, szelsy dostałem, nie będę narzekał. Dobra, i atakujemy. Przy budynku warto tutaj szybko zniszczyć i użyć sobie naszej rozgwiazdy, która nam bardzo pomaga. Dobra, wykryte. Wykryte, ładnie. Jestem ciekaw, ile będzie kosztowało kolejne życie, bo tych żyć już sobie tutaj całkiem sporo nakupiłem i boję się, że no, może się to źle skończyć. No właśnie. Okej, spokojnie. Też w ogóle nie lecą żadne serduszka, żadne bonusy tutaj w Paryżu. Już jest wysoki poziom trudności, już nie jest łatwo. Dobra. Okej, jeden obrót dodatkowy. Świetnie. Okej, nice, nice. Nice, okej, tu prąd. Oczywiście musiałem je dziabnąć. Aha, aha. Dobra, ale jest git, jest git. Powykrywajmy ich tutaj ładnie. Pyk, pyk. Okej, to już jest ostatni budynek z tego co widzę, więc dobrze by było tutaj nie stracić serduszka mimo wszystko, ale i tak, nie tracę serc, więc jakby to, że pograłem poza odcinkiem, to naprawdę dużo mi zbustowało tutaj. Okej, i tak, dziabnijmy, użyjmy tego. Okej, budynek pokonany, ale to jeszcze nie koniec, co ciekawe. To jeszcze nie koniec. A huge wave of enemies, approaching. Okej, będę gotów na to w razie czego. Póki co do przodu, do przodu. Siup, dobra, wykryjmy, wykryjmy. Wow, wow, wow. Big wave of enemies. Okej, tego się nie dało za bardzo ominąć, albo ja po prostu coś tutaj skiepściłem. Dobra, ostatni budynek. Okej, spróbujmy zaatakować w ten sposób. Mhm. Raczej powinienem dać radę. Ej, 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 tu jakiś atak wielki, zmasowany atak. Dobra, wykryłem kolejnych wrogów. I udało się, dobra, mamy to, 6000, prawdopodobnie stać mnie na dodatkowe życie, które mega się przyda. Chyba, że dostanę taki super upgrade, ale Cobra, King Cobra, extra life za 6000. No, no nie ma co, no nie ma co, 6000, extra life. Extra life to jest coś, co musimy mieć, żeby pokonać ten poziom. Inaczej sobie tego nie wyobrażam, no nie da się inaczej. Okej, done. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Poziom numer 2, a później już jest wieża Eiffla. Dobra, dobrze, że kupiłem dodatkowe życie. To naprawdę, naprawdę się przydało. Okej, pięknie. Lecimy. Co mnie tutaj czeka? Oby coś dobrego. O, jakiś uzbrojony tutaj. A będą rakietami strzelać, najgorzej. Auć! Ej, ej, ej. Dobra, żyćko wpadło, to chociaż tyle. Dobra, rozwalmy ten budynek. Wykrywanie wrogów to jest coś, co musimy mieć na Paryż. To jest jakby pierwsze miejsce, gdzie jest to nam bardzo potrzebne. Dobra, prawdopodobnie we mnie będziecie chcieli bić, tak? Oczywiście. Fajni, fajni wrogowie, widzę, się tutaj trafiają. Jeszcze więcej, ojej. Dobra, aż musiałem zużyć mojego skilla. Dobra. I uciekam stąd, ja po prostu stąd uciekam. Nie ma co, nie ma co, ja stąd uciekam. Nie, nawet nie próbuję. Dobra. Ops. Okej, i budynek do rozwalenia mamy. King Cobra bije trochę, ale nie no. Przydałoby się już coś lepszego. Przydałoby się coś lepszego. A tam widziałem, niektóre upgrade'y są po 500 na przykład. To już w ogóle kosmos. Po 500 upgrade. To jest lekka przesada. Dobra, uniknąłem jakoś tego. Dobrze. Very good, very good. Okej, pyk, pyk, pyk. Dobra, Cobra. Aha. Świetnie. No pszczółka też bardzo fajnie. Dobra, zużywam jakby, nawet nie zastanawiam się, po prostu zużywam skille, bo nie ma co nawet tutaj się zastanawiać. I tyle. Dobra, wykryci. Ile tego tu leci? Co jest grane? Czy jestem w stanie się przed wszystkimi obronić? Prawdopodobnie tak, ale łatwe to nie będzie. Unik, unik, unik. Come on, ajdź. Dobra, znowu oberwałem.
Jeszcze więcej przeciwników. Okej, dobra, jest kolejny budynek. Aha. Wykryte. Dobrze. Nice. Okej. Okej, nice, 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 nice. Very good, very good. Okej, dobra, ostatni budynek. W sensie przedostatni, bo tam coś jeszcze będzie. Dobra, tak potrzebujemy atakować. Przeoszczędzę sobie moją umiejętność tutaj. Dobra, out, out. Wycofanko, wycofanko, dobra. Jednak nie przeoszczędzę mojej umiejętności. Dobra, czy to mnie atakuje? Budynek zniszczony, okej. Huge wave of enemies is approaching. 1500 mam. Czy mogę coś sobie zaupgrade'ować tutaj? Prawdopodobnie nie. A nawet jeśli, to mogę mieć nie lada kłopoty już teraz. Oj, dobra, to rozwalmy. Szczypcami, tak jest. Pszczółka, ty, pięknie. I lecimy dalej, nie ma co się zastanawiać. Pyk, nice. Okej, okay, good, good, good. Wycofuję się, bo tu jakiś wielki atak się na mnie szykuje. Dobra, pszczółka, ona pszczółka naprawdę spoko, bo ona automatycznie namierza, to jest przydatne. Przydatna umiejętność. Dobra. Jak się nie będę przemieszczał do przodu, to się źle skończy. Będzie nuklearny atak i zginę. Dobra, ostatni budynek powinien być tutaj. I jest, dobra, jest ostatni budynek, nice. Dobra, to robimy tak i tak od razu, bez zastanowienia. Dobra, chyba się udało. Tak jest, udało się. Uff, to była ciężka misja, powiem szczerze, ale dobra, okej. Zrobiliśmy, nie ma co narzekać. I co dostaliśmy za to? W zamian? 2500 pufferfish. Oh my god, ale mnie nie stać na pufferfisha. Krab? Nie, 10 tysięcy. No nie stać mnie, nie stać mnie na żadne umiejętności. 3 serduszka, a jesteśmy na ostatnim poziomie. Ulala! No, któż by się spodziewał? Dobra, ostatni poziom. Miejmy nadzieję, że dam radę z bossem. Jeżeli nie, to na pewno będę miał drugą szansę i dodatkowe życie. Bo tu już będzie boss, to jestem pewien. Pytanie, czy sobie z nim poradzę. Dobra, nawet nie ma co. Nie ma co tutaj się zastanawiać jakoś. Aha, dobra. Lecimy. Co to będzie za boss? Nie mam pojęcia. To będzie jakaś wieża Eiffla pewnie zmutowana, znając życie. I znając tę gierkę. Dobra, wykryjmy wszystko. Auć, no musiałem oberwać. Nie szło tego. Za bardzo ich wykryłem, przez co, no, niestety oberwałem. 2 serduszka. No, bossa nie pokonam z taką ilością serc. Mało prawdopodobne jest to, że to się uda dokonać. Ale może, kto wie, może jakimś cudem. Dobra, 3, 3, 3. Pyk. Aha. Nice. Nice. Ile ich tu jest? Co jest? Za dużo, za dużo, za dużo. Oho, co to jest jakiś mim? On cały czas idzie w tym kierunku. Co mi się niezbyt podoba. Dobra, atak tutaj leci we mnie. Jab. Okej, okay, jab. I ucieczka, i ucieczka, i ucieczka. Jak najszybciej. Aha, ajdź, jedno serce. Mamy kłopoty, mamy kłopoty. Z jednym serduszkiem to ja tego nie zrobię. Będzie podejście drugie do tego poziomu. Ale jak już mam dodatkowe serce, to prawdopodobnie, w sensie dodatkowe życie. Będzie atak, będzie atak, będzie atak. Oj, 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 no nie wiem, nie szło, nie umiałem tego ominąć. Ale dobra, mamy ulepszenia. High damage, Angler, Crab. 1300, kolejny. Porcupine, porcupine. Ha, porcupine, mógłbym trzeciego takiego dać, ale nie będę miał wtedy krabowej rączki. Mógłbym dać kobrę, ale kobra jest za słaba. Krabowa łapka bardzo duży damage robi. Tak jest, chicken raczej nie, chicken raczej nie. Więcej damage'a takiego, który jest jakby... nie, dobra, nie ma co, dobra, lecimy. Mamy dużo serduszek, mamy dużo żyć, powinno się udać. Spróbujmy, zobaczmy, co tu się wydarzy. Okej, okay, spokojnie. Aha. Ej, ej, czemu oberwałem? Dobra, już się uspokajam, dobra, już robię to normalnie, nie będę się śpieszył. Nie będę gwiazdożył. Nic z tych rzeczy. Okej. Wykrywanie. W sumie jak miałbym 3, to by nie było takie złe. Jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, to nie byłoby takie złe, ale... O, fajnie, straciłem właśnie hełm cały. Brawo ja. Za bardzo speedrunuję, za bardzo speedrunuję. Okej, spokojnie, spokojnie. Aha. Ja sobie poradzę tutaj ze wszystkim. Ok,
Okej, okay, nice. Okej, okay, na spokojnie, oni nic nie robią, oni nic nie robią. Po prostu sobie tutaj są. Dobra, nie, ja spadam stąd. I'm out. Nie, co ja robię? Dobra, to źle wygląda, bardzo źle. Dobra. Budynek, rozwal to. Okej. Cztery serduszka, jest źle, jest bardzo źle. I tu zginąłem, teraz nie mogę zginąć. Teraz nie mogę się poddać i zginąć. Nie mogę poddać się i zginąć. Wykrycie, dobra. Siu, nice. Dobra. Rozwalone, pięknie. Okej. Bagietka, warning. Boss. Co robi mim? Okej, cześć mimie. Okej, celuj w twarz. On nic nie robi. Nie, coś jednak robi. Nic nie robisz, mimie, na pewno? Wiesz co, jest podejrzane, że on nic nie robi. Zbudował ścianę. Dobra, on się aktywuje pewnie w jakiejś drugiej fazie. Strzela do mnie, ale to mi nie zabiera żyć. Co jest nie tak z tym bossem? To jest nie... Dobra, wkurzył się. Dobra, teraz się wkurzył i przywołał więcej przeciwników. Dobra, czyli będziesz takim gościem, który przywołuje, tak? Cwaniakiem takim mówisz. No dobra, dobra. O! Trzeba to rozwalić czym prędzej. Okej. Szczypce. I drugie szczypce. Dobra, zadane obrażenia. Co tam, kolego? Widzę, że kombinujesz tutaj, ale chyba nie idzie ci to za dobrze. Au! O, trafił mnie tym. Okej, ale bez tragedii, czy to nie zabiera obrażeń. Jak coś nie zabiera obrażeń, to jest dobre. To jest bardzo dobre. Okej, kolejne. To mnie nie rusza jakoś. Dobra, mimie, jesteś bardzo fajnym bossem. Dziękuję ci za to, że istniejesz. Bo gdyby nie ty, jakby... Bagietkę przyniósł wielką! Au! Ale miał wielką bagietę, dobra. Trzy serduszka. Dobra, atakuj. Atakuj, rozgwiazdo. Dobra, już nie zostało mu dużo życia. Koniec, ja już poświęcam nawet swoje tutaj ataczki, żeby tylko go pokonać. Dokładnie tak, dobra, dwa serca. Okej, last final boss, czyli wieża Eiffla. Muszę ją jak najszybciej rozwalić, zanim się tu naroi więcej przeciwników. Czyli tak trzeba zrobić. Okej. Niszczymy Paryż. Niszczymy. Paryż jest w tarapatach. Hehe. Octogedon przybył. I rozwalił wieżę Eiffla. Poink. Daliśmy radę. Udało się. I nowe DNA odblokowano. Co to będzie za DNA? Czy to będzie coś przydatnego? Oby było. Bo potrzebuję nowej mocy. Ursula de Jurcin. Left, right to launch spikes. Okej, okay, przydatne spajki, dobra. Zobaczmy jak ona wygląda, jak ona działa. Left, right to launch spikes. Dobra, pozbierajmy troszkę muszelek. Nice. Left, right to launch spikes. Czy to będą spajki, które strzelają na odległość? O! Całkiem fajne. Taki spread damage to bardzo długi. Spread damage to bardzo długi, dobra. Rakieta. Okej, nara. Coś tam nazbierałem, druga rakieta. Papa, pięknie. Ej, to jest całkiem długi poziom, szczerze mówiąc. Zobaczymy, jak się uda mi długo utrzymać tutaj. Dobra, 3, 2, 1, teraz. A nie działa. Dobra, zadziałało, pięknie. Pyk. Okej. Ładnie atakujemy, ładnie. Tędy, prawo, a w zasadzie to lewo. Okej, kolejne. Zbieramy. Aha. Trochę w prawo, trochę w lewo. Oj. Nice, dobra, wszystko zebrałem. Złota daje 10, to jest jakby bardzo ważna kwestia. I trzeba ją zbierać za każdym razem, bo 10 to jest dużo. Fajnie by było mieć 500. Bo za 500 już będzie jakieś mega dobre ulepszenie. No tylko, że... No właśnie.
Jakby trafiła się jeszcze złota albo ze dwie złote, to może jeszcze. Ale dobra, no może się uda. Może damy radę. Jedna złota, 494. Dobra, powinno się udać. Tak jest, mamy to, 500 jest. Okej, okay, idealnie. 500 nawet. Słonik, okej, okay, ciekawe. You got some new DNA, elephant DNA. Pushes things back. Odpycha rzeczy. Nie głupie, nie głupie, ale następne miejsce sprawdzimy sobie oczywiście w następnym odcinku, jak już kupię kolejny upgrade i trochę pogram, bo z taką ilością żyć i serduszek to raczej my tutaj nic nie zdziałamy. Tak więc w następnym odcinku odkryjemy nowe miejsce.